Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. Moi drodzy, chciałbym opowiedzieć Wam troszkę o takim programie, który nazywa się OpenSANCore i jest to program do obsługi tablic interaktywnych. Jest bardzo ciekawym programem. Przede wszystkim to wolne i otwarte oprogramowanie, a więc dostępne dla wszystkich, za darmo, zawsze i wszędzie. I co kolejna ważna rzecz, jest to oprogramowanie, które jest dostępne dla systemów operacyjnych Linux, macOS oraz Windows. Ja tutaj posługuję się systemem operacyjnym Linux. To szkolny remix uczniowski, który tworzę dla wszystkich, którzy chcieliby go tylko wykorzystywać. Przede wszystkim pokażę, w jaki sposób można uruchomić ten program, bo to jest rzecz, od której zaczniemy nasze samouczki. Tych samouczków będzie kilkanaście, mam nadzieję, tak aby nie były zbyt długie. A więc programy, tutaj edukacja, ponieważ ten program instalując się, wrzuca się w menu edukacji. Przy tej okazji pokażę, że mamy tu bardzo dużo programów edukacyjnych. Oczywiście wszystkie są wolne i otwarte, a więc dostępne dla wszystkich za darmo. Ok, szukamy naszego OpenSANCore i po prostu klikamy. No takie proste. Uruchamia nam się piękna plansza. I właściwie na tą chwilę to prawie byłoby wszystko. Chciałbym tylko pokazać bardzo prostą rzecz. Tutaj na dole na przykład mogę wybrać, dodaj adnotację, wybrać kolor, na przykład czerwony. I cóż, mogę sobie po prostu coś narysować. Tak? O, jest pierwszy rysunek. Taki prosty. Możemy sobie narysować kółeczko, buźkę, nos, jakieś dwa oczka. O, i mamy uśmiechniętą buzię. I właściwie to jest wszystko. Teraz zakończę program, wybierając opcję zamknij. I zakończę nagrywanie naszego wideotutoriala. To taki pierwszy, króciutki wideotutorial. Mam nadzieję, że spodobają się Państwu te lekcje. Z czasem będzie ich więcej. Pokażę, jak instalować ten program, jak wykorzystywać go w różnych momentach. Oczywiście zapraszam również na stronę fundacji, czyli wiowszkole.org. Zaraz postaram się to pokazać. Również internet, przeglądarka. Weźmiemy Chromium. Uruchomimy sobie przeglądarkę internetową i pokażę Państwu wiowszkole.org. Enter. O! I strona jest niedostępna. Dlaczego? A, no tak, pomyliłem się przy pisaniu. Wiowszkole. O, zdecydowanie lepiej. Proszę spojrzeć. Wio w szkole to strona naszego projektu. Tutaj szkolny remix. Możemy sobie zobaczyć różne informacje na temat tego systemu, który tworzę dla wszystkich. Zapraszam przede wszystkim wioowszkole.org /SRU. I tutaj możecie pobrać sobie cały remix, na którym będę prowadził nasze samouczki. Zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.